Witam serdecznie. No, widzę, że po wczorajszej wrzutce tych kilku słów podsumowania protestantyzmu, wykazanie, że w tych podstawowych albo w kwestiach po prostu protestantyzm nie da się obronić protestantyzmu. Jest niezdolny po prostu. Nie ma żadnych podstaw biblijnych, już nie mówiąc o tym, że w protestantyzmie nie ma prawdy, prawda? Protestantyzm niby głosi prawdę, a jednocześnie jej nie uznaje, bo protestantyzm nie uznaje prawdy objawionej, obiektywnej, odwiecznej, która jest w Kościele katolickim, prawdy, którą jest Chrystus. Protestantyzm robi sobie o taką federację prawd, prawda? Coś jak na przykładzie Stanów Zjednoczonych, że każdy stan, prawda, ma swoje pewne regulacje, które są inne. W Luizjanie są inne niż te, co w Teksasie, a w Teksasie od innych w Tennessee, a w Tennessee inne od te, które są w stanie Utah czy Colorado, prawda? No ale nad wszystkim jest Trump, jest rząd federalny i tam jakoś w miarę to trzyma, więc protestantyzm jest właśnie coś jak Stany Zjednoczone, prawda? Ale to nie jest, że każdy kościół sobie tam swoje skrobie, prawda? Ale wszystko jest pod szyldem protestantyzmu. To nie jest tak. Kościół Chrystusowy nie jest federacją kościołów. Jest jednym kościołem, jednym ciałem, gdzie jest jedna wiara, jeden chrzest, jedna nadzieja, jeden depozyt wiary. Nie depozyty wiar, tylko depozyt wiary. Prawda? I tutaj już protestantyzm też się kompletnie rozwala na jak taki gruchot, prawda, puszczony na czterech kółkach z przepaści, gdy tak skaka i się rozsypuje po prostu na śrubki. No to jest protestantyzm. No nic konkretnego, żadnej merytorycznej odpowiedzi nie znalazłem, prawda, chociażby do tego, że czynią z Ducha Świętego kłamcę, który otwarcie mówi, że niektórzy odpadną od wiary. Święty Paweł przestrzega, że i wybrani mogą odpaść, jeśli to będzie możliwe. No a protestanci dalej jadą z koksem, że przecież nie można odpaść od wiary. No nie mówię tu o wszystkich, bo tak jak wspomniałem, no jest 50 tysięcy, więc niektórzy wierzą tak, niektórzy inaczej, a trzeci jeszcze po swojemu, prawda? Ale jest tutaj część protestantów, tu pan Rafał, który się ostatnio wycofał, nie pisze już. Właśnie optował za tym, że wiary się nie da utracić, jak już się już klepnie formułkę, to już jest się zbawionym, czy pastor Chojecki. No ale dobra, no protestantom nie przeszkadza robienie z Ducha Świętego kłamcy. To, co jest najważniejsze, no to opluć na Kościół i na to, co katolickie, sami nie mając prawdy. Prawda? Podesłali mi za to dzisiaj sporo linków. Prosiłem o tytuły, część tych tytułów dostałem. No i kolejną po prostu absurdalną postawą względem Boga, jaką forują tutaj protestanci, to jest negacja pokuty, negacja konieczności pokuty, prawda? Tutaj taki 7-minutowy filmik dostałem, gdzie autor próbuje dowodzić, że w Biblii katolickiej została wprowadzona pokuta, podczas gdy w Biblii gdańskiej i warszawskiej są inne słowa, aczkolwiek w niektórych przypadkach i też w Biblii gdańskiej chyba też jest pokuta. No tam, moi drodzy, powiem krótko, na tego typu sprawy są to wszystko pozory mądrości, o których pisze święty Paweł, że będą się czepiać słówek, słowne utarczki i tak dalej. Pozór prawdy. W protestantyzmie ma to, moi drodzy, podwójny charakter. Pierwsze, właśnie stworzyć przed słuchaczami pozór prawdy, profesjonalizmu, takiego wiedzy, że my tutaj badamy, że my tutaj robimy, prawda, szpagaty na linie i jeszcze na sprężynie, tacy fachowi jesteśmy. A z drugiej strony właśnie po to są te szpagaty, aby nie przyjąć słowa takim, jakim jest, tylko szukać dziury w całym po to, żeby usprawiedliwić protestantyzm.
No tutaj przykładów można mnożyć. No Jezus mówi, ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Na protestanci tak tam powyginali, że Chrystus tak naprawdę mówi o Słowie Bożym. Nie, Jezus mówi, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a nie Słowo jest prawdziwym pokarmem. No ale dobra, no po prostu takie wygibasy, żeby zaprzeczyć Słowom. Którym grzechy odpuścicie? No pan Rafał pisał, że to chodzi o to, że którym ogłosicie, prawda, że to chodzi o bycie heroldami takim, czyli obwieszczać, no czyli zastąpienie jednego słowa drugim. Właśnie i żeby to zrobić, to właśnie trzeba stworzyć taką otoczkę pseudonaukowości, pseudoprofesjonalnego podejścia do sprawy. No jest to prostackie wręcz zachowanie, nieuwzględniające autorytetu Słowa Bożego. Tylko protestantyzm i dopiero później Słowo Boże, które trzeba pod protestantyzm podciągnąć, czyli zmienić znaczenie słów. Ewidentnie zaprzeczyć temu, co jest w Słowie Bożym. Ale przejdźmy sobie właśnie do tej pokuty. Autor dowodzi, że pokuta nie jest biblijna, że to jest wymysł katolicki. Powiem dosadnie, bo czasami trzeba dosadnie powiedzieć, jest to diabelski wymiot, który chłeptacie, drodzy protestanci, z zapyziałej, zapleśniałej miski dla psa. Więc diabeł wam tam wymiociny w tą zapyziałą miskę wyżyga, a wy to chłeptacie, chełpiąc się, że to jest od Ducha Świętego. Nie, chlapiecie szatańskie wymioty z psiej miski, zapyziałej. Prawda. Dlaczego? Dlatego, bo pokuta, postawa pokuty jest jedną z fundamentalnych postaw człowieka względem Boga. No i tam zobaczmy chociażby Księgę Jonasza. Prawda? Trzeci rozdział sobie proszę przeczytać. Kiedy Jonasz głosi zniszczenie pokuty i wzywa do nawrócenia. No zobaczmy sobie tutaj. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblógł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obleką się w wory, ludzie i zwierzęta, niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg. Odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Uważajmy teraz. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Zobaczmy tutaj, co następuje. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Sprawiedliwy 7 razy upada i nie ma człowieka sprawiedliwego. Wszyscy upadamy. I teraz zobaczmy. Niniwie groziło zniszczenie. Bóg, chcąc ocalić Niniwę, wysyła proroka, który głosi, prawda, przestrzeżenie od ze strony Boga. I teraz mieszkańcy Niniwy, począwszy od króla na zwierzęta, znaczy podciągnęli zwierzęta, nie, no, ale chodzi głównie o ludzi, mieszkańcy Niniwy ogłaszają post, siadają w popiele i wory, przebierają się w wory, w modlitwie. I zobaczmy, zewnętrzne czyny, post, siadanie w popiele, przebranie się w wory. Oczywiście fundamentem postawy, jeżeli chodzi o pokutę, jest nawrócone serce skruszone, które żałuje.
Ale to skruszenie powoduje w nas właśnie pokutę. To są, tutaj mamy przykład właśnie typowy, klasyczny przykład pokuty, postu, modlitwy, żalu za grzechy. I zobaczmy, Bóg patrząc na ich czyny, że odwrócili się od swego złego postępowania, ulitował się. Na co Bóg zwrócił uwagę? Tak, odwrócili się od nieprawości, ale spojrzał na ich, prawda, siedzenie w popiele, na ich post. Bóg zobaczył czyny ich. Zmienili się. Zobaczył Bóg ich, prawda, upokorzenie, pokutę. To jest ta postawa fundamentalna przed Bogiem. Duch Święty, kiedy przyjdzie, przekona świat o grzechu. Więc my musimy mieć tą świadomość bycia grzesznym. Negacja pokuty jest po prostu wbiciem człowieka w pychę, że po prostu, no co Jezus już za mnie? Już takie prostactwo nawet, no przepraszam, nie chcę się tu już jakoś za bardzo niecenzuralnie wypowiadać, ale po prostu to jest wejście w tak pychę, że co, Chrystus już za mnie wszystko zrobił, ja no zgrzeszyłem, no dobra, no zgrzeszyłem, no ale co, jaką pokutę? Przecież Chrystus odpokutował i się żyje dalej. Jest to szatańskie właśnie takie wymiociny z psiej zapyziałej miski dla psa. To jest protestantyzm, negacja pokuty. Zobaczmy, co pisze święty Jakub 4:9. Uznajcie waszą nędzę. Smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. 8. Przystąpcie bliżej Boga, to on zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy. Uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uznajcie waszą nędzę. Zobaczmy, do czego wzywa święty Paweł, święty Jakub. Właśnie do uznania nędzy, do płaczu, do przygnębienia. Oczywiście tu nie chodzi o jakieś przygnębienie, stresowanie, to wyjaśnia święty Paweł w 7 rozdziale 2 listu do Koryntian. Ale właśnie ten smutek, ten żal, prawda, za grzechy. Ten żal jest ku nawróceniu, ku zbawieniu. Ale zobaczmy, musi być w naszym życiu duchowym moment skruchy przed Bogiem za nasze grzechy, moment pokuty. To, co zrobili Niniwia, mieszkańcy Niniwy, to są właśnie uczynki, pokuta za uczynki martwe. Święty Paweł w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale też pisze właśnie o czym? Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, król Agrypo, lecz nawoływałem najprzód mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej i pogan, aby pokutowali i nawrócili się do Boga i pełnili uczynki godne pokuty. Widzicie tutaj, pełnili uczynki godne pokuty. Możemy tutaj zrozumieć, jakie uczynki godne pokuty można pełnić, odnosząc się chociażby do Księgi Jonasza. Post, upokorzenie, modlitwa. W Wielkim Poście, który jest w Kościele katolickim, mamy posypanie głowy popiołem. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Świadomość bycia grzesznikiem, skruchy przed Bogiem, pokuty, postu jest fundamentem życia duchowego. Nie można mieć osobistej relacji z Bogiem, z Chrystusem, negując pokutę. To jest fałsz, bluźnierstwo przeciwko życiu z Bogiem. Nie można i żaden święty, ani w Starym Testamencie, ani w Nowym, nie pisze o tym, że nie trzeba pokutować. Pokuta, ja tylko tak zarzucam temat, badamy grunt, tak? Zobaczymy, co się tu rozpiszą, ale zobaczmy, ile jest właśnie miejsca poświęconego pokucie w Starym Testamencie i w Nowym też. Tej postawie właśnie uniżenia, żalu, nawrócenia i uczynków pokuty, post.
wór pokutny, popiół, nie pić, nie jeść. Ale przecież pokuta nie jest potrzebna. Szataństwo. Szataństwo, które prowadzi do pychy. Ja nic nie muszę robić. No co? Obraziłem Pana Boga. No to co? No najwyżej. Sorry i koniec. Ale ja jestem zbawiony i koniec. Już na amen, na wieki wieku. Pycha szatańska. Wymioty z najgłębszych pokładów piekła. Że nie trzeba pokutować. Że to katolickie wymysły. Poczytajcie sobie Stary Testament. Ja tylko rzucam temat. Pewnie go będzie przywałkujemy trochę. Ale jest konieczna pokuta. Jeżeli chcemy mieć żywe, prawdziwie żywą relację z Bogiem. Zobaczmy, przez uczynki pokutne Bóg odpuścił Niniwie karę. Więc my przez pokutę tu na ziemi możemy sobie możemy część naszych właśnie odpokutować za część naszych grzechów tu na ziemi. Właśnie podejmując uczynki godne pokuty, jak pisze święty Paweł, 26 rozdział Dziejów Apostolskich. Więc jest po naszej stronie wkład, zapłatę, znaczy wynagrodzenia Bogu za nasz grzech. Odpokutować. Bóg ocala Niniwę. Nie zsyła kary. Dobra, to tyle w ramach rzucenia tematu, bo pewnie go pociągniemy, pewnie się teraz tutaj rozpisze całe towarzystwo. Pewnie też i nie na temat, bo od podsumowania protestantyzmu, od wczorajszej wrzutki wieczorem, no to dostałem filmików, wpisów, z kosmosu, no żeby powiedzieć po prostu kompletnie nie na temat. No ale jak można się wypowiedzieć na temat, gdzie protestantyzm nie wie co powiedzieć i nie ma co do powiedzenia? No to jak nie ma co do powiedzenia, no to musi coś wymyślić i zrobić jakieś zastępcze wpisy. No ale dobra, tyle, pozdrawiam i do usłyszenia.